Witajcie kochani. Jutro mam takie warsztaty na temat motywacji. I chciałam wam dać taką zajawkę, tak chwileczkę o czymś porozmawiać. Chciałabym powiedzieć o paru rzeczach. Przede wszystkim o tym, i to ma aplikację również do życia prywatnego, do profesjonalnego. Możliwe również w służbie. Bo chodzi o to, że żyjemy w takich światach, w takich czasach, gdzie na przykład wiele wieków temu ludzie w ogóle nie mieli takich szans. Nasi rodzice, którzy tutaj się wychowywali w komunizmie, nie mieli w ogóle nawet procenta tych szans, które my dzisiaj mamy. Król Kazimierz, mimo swojego bogactwa, mimo tego, że myślimy, o to on był królem, nie miał w ogóle żadnych szans w porównaniu z tym, co my tutaj mamy. Tak? Nawet nie wiedział, że można lecieć gdzieś samolotem. Nie wiedział, że można opublikować coś na YouTubie, prawda? Więc chodzi o to, że często w naszych umysłach my myślimy, że mamy mało szans, mamy mało możliwości. I prawda jest taka, że mamy tak wiele możliwości, że kurczę, dzisiaj można stać się gwiazdą w ogóle medialną, co kiedyś było zablokowane. Kiedyś tylko były dwa kanały na telewizji, nie było takiej szansy. Dzisiaj w ogóle jest taka szansa. Kto chce, może stać się gwiazdą internetu, tak? Chciałam o czymś powiedzieć, że żeby w ogóle zacząć skutecznie jakoś tak działać w życiu, to trzeba zacząć od wizji, od pewnej wizji na swoje życie. I w ogóle bardzo mnie Artur zainspirował tym, to, co dzisiaj powiedział o tym człowieku, który modlił się o to, żeby zewangelizować jedną osobę. I słuchajcie, to jest w ogóle przykład wizji, że ktoś miał wizję na ewangelizację. Z takiej wizji rodzi się następny element, który jest strategia. Co to jest ta strategia? No, że trzeba wyjść do parku codziennie, czy trzeba wyjść na ulicę, czy trzeba wyjść do sklepu i zaoferować modlitwę, do galerii. To jest strategia. I ta sama strategia zadziała w twoim życiu prywatnym, jak i w twojej służbie. Twoja strategia i twoja wizja będzie miała wpływ na twoją energię. Gdzie twoja energia idzie? Większość ludzi w tym świecie, 70% średniego takiego człowieka w tym świecie spędza więcej niż godzinę dziennie oglądając telewizję. Ludzie sukcesu nie spędzają nawet godziny dziennie oglądając telewizję. To właśnie oni kierują swoją energią, w co ona idzie, w jakie w ogóle aktywności ta energia idzie. Jak masz wizję, masz strategię, masz plan, to uruchamiasz swoją wiarę, tak, uruchamiasz wiarę. Wiara w ogóle wtedy musi przewyższyć twoje własne możliwości. Przez tą wiarę zaczynasz sięgać w elementy kreatywności. Słuchajcie, bo jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy, jedną z takich bardzo ważnych walut, ja zauważyłam, że w Polsce ludzie bardzo nie dbają o tą walutę. Bardzo ona jest niedbana. To jest czas. Wszystko mamy, ale na przykład tego dnia już nie możemy odzyskać. Możesz odzyskać pieniądze, możesz odzyskać wszystko, możesz, nie wiem, starą miłość odzyskać, ale tego dnia już nie odzyskasz tej szansy. To jest coś, czego nie można odzyskać, dlatego że jest to coś, co z dnia na dzień nam się kończy i ucieka. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że my tutaj jesteśmy owocem wizji. Ja na przykład jestem zainspirowana tym, że ja spojrzę na parę osób tutaj w tym kościele i ja widzę dokładnie, jaka jest ich wizja, jaka jest ich strategia, gdzie jest ich energia. I oczywiście Artur jest jednym z najlepszych przykładów tego. Jesteśmy tutaj owocem tej wizji, za którą poszedł, którą rozwinął ten człowiek. W przypowieściach Salomona, ja teraz nie pamiętam, bo który to jest, ale
jest w przypowieściach Salomona, jest taki cytat, który mówi, lepszy jest koniec od początku. Właśnie o to chodzi, że jeżeli ustanowisz swoją wizję na swoje życie, będzie ci dużo łatwiej wtedy wyjść ze strategią, będzie ci dużo łatwiej kierować później swoim czasem. Więc jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie po prostu zagłębić się więcej, więc zapraszam jutro, ale chcę was zostawić z tą informacją właśnie, że czas jest coś, co nie możemy odzyskać. Tak? Więc chodzi o to, żeby bardzo precyzyjnie, mieć bardzo precyzyjną strategię i żeby przemyśleć swoją wizję na swoje własne życie, dlatego że bardzo dużo ludzi buja się od jednej pracy do drugiej pracy, od trzeciej pracy, mija 2 lata, mija 3 lata. Ja po prostu też się bujałam w różnych aspektach swojego życia, więc ja znam ten koszt. I jesteśmy w ogóle w przełomowym miejscu, w przełomowym kościele, więc chodzi o to, ja mam dla was pytanie, żebyście po prostu wzięli to pytanie do serca. Jaka jest twoja wizja na twoje życie? Amen. Tak, amen. Słuchajcie, te warsztaty, które jutro będą, to jest jakby cykl dosyć jeszcze taki niezłożony, ale coś, co będzie cykliczne. Dlaczego? Ja jakiś czas temu, w ogóle my tutaj zaczynaliśmy też działania, zaczynaliśmy dotykać krok po kroku tego. Michał nagrał bardzo fajnych kilka nauczeń, które tutaj w ogóle są. Zarządzanie czasem i jakby robiliśmy tutaj kilka różnych takich przedbiegów. Natomiast ja zauważyłem, że największym problemem, jaki jest w ogóle w szeroko pojętym chrześcijaństwie, to jest przekuwanie teorii na praktykę. Rozumiecie? Teorii na praktykę. I my musimy przejść tą granicę przekuwania teorii na praktykę. Musimy to zrobić. To nie jest, że my to możemy zrobić, że to jest opcja dla nas. Nie, to nie jest dla nas opcja. Jakiś czas temu dostałem takie zrozumienie od Boga, nie wiem jak to tam nazwać, wizję, nie wiem. Generalnie o pewnego rodzaju potrzebie rozwinięcia ludzi, ale rozwinięcia na zasadach życiowych. Rozumiecie? Człowiek musi być rozwinięty na zasadach życiowych. To jest, ja jeszcze raz powiem, to co kiedyś powiedział Julek, to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj nie wiem, czy wy to pamiętacie w ogóle. To jest ważna sprawa. Czy w ogóle ty to znasz Jezusa jako tego, który jest w ogóle realnym Panem tej rzeczywistości twojej dzisiaj. Czy to jest tylko, czy to są słowa tylko twoje? Pamiętajcie, nie wierzyć jest łatwiej niż wierzyć. Niewierzenie jest bardzo proste, bo ono jest naturalne. My naturalnie to niewierzący jesteśmy. My naturalnie. Tak samo jak odpoczywać jest łatwiej niż pracować. Rozumiecie? Odpoczywać jest łatwiej niż pracować. Ja na przykład, jak się zabieram za coś, to sobie stawiam pewne założenie i to jest dokładnie to, co tutaj Basia powiedziała, że jest wizja jakaś i teraz ja ją obdarowuję wiarą. Rozumiecie? Ja na przykład mam zwykłe takie fizyczne rzeczy, ja mam cykle treningowe. Ja sobie wchodzę na cykl treningowy, wchodzę na wagę, wszedłem sobie pod koniec sierpnia na wagę. Ja sobie zobaczyłem, jaka ta waga moja jest, prawda? I ja zrobiłem założenie, że w ciągu najbliższego roku, bo takie jest moje założenie, prawda? Ja uzyskam tyle i tyle masy mięśniowej. I koniec. Nie ma, że nie uzyskam. Rozumiecie? Ja to uzyskam. Koszt jest ogromny. Siedzimy sobie w sobotę przy stole, mama z Sarą jedzą sobie jajecznicę z cebulą. Bardzo smaczne rzeczy, ja bardzo lubię jajecznicę z cebulą, takie, gdzie jest dużo cebuli, wiesz, siedzą sobie i sobie jedzą. A po drugiej stronie stołu
stoi przygotowana moja żywność na wyjazd do Łodzi teraz. I wiecie, co tam jest w tej żywności? Różnego rodzaju prochy. Różnią się kolorem, zawartością. Moje jedzenie. Rozumiecie, co to jest? To jest moje jedzenie. Jedno smakuje jak gips, drugie smakuje jak tynk ze ściany, trzecie smakuje jeszcze jakoś dziwnie. Ale jakie ja mam założenie? Ja mam określone założenie wzrostu masy mięśniowej i koniec. Ja się nie pytam swojego organizmu, czy mi się chce jeść, czy mi się nie chce jeść. Ja jem na czas. Rozumiecie? Ja się nie pytam mojego organizmu, czy chce mi się pić, czy mi się nie chce pić. Ja mam wypić 4-5 litrów wody dziennie i pić 4-5 litrów wody w dzień i w nocy. Rozumiesz? Co godzina staje sikać. Kończę sikanie, piję 300 ml wody i tak idę spać. I tak żyję. A potem się ludzie pytają, dlaczego ty się tak dobrze trzymasz? Bo Bóg jest ze mną. I z moją wizją. Bóg jest z tobą i z twoją wizją. To ważne. Przyjdźcie na te warsztaty, będziemy je dalej ciągnąć. Będziemy podnosić ludzi do praktycznego funkcjonowania. Rozumiecie, o czym mówimy? Praktycznego. Ja się cieszę, że my wszyscy wiemy, że na przykład w ranach jeźnica Jezusa jest nasze uzdrowienie. No tylko bardzo bym chciał, żebyśmy w związku z tym nigdy nie byli chorzy. Ja się bardzo cieszę z tego, że wszyscy to wiemy. Chciałbym natomiast, żebyśmy... Ja się cieszę z tego, że my wiemy, że przekleństwo należne nam spadło na Jezusa. Tylko ja bym chciał, żebyśmy w praktyce, w każdej dziedzinie życia odnosili w związku z tym, co? Sukces. Bo nam się to należy jak Cukuda, tak? No to jest proste. Nam się należy. Rozumiesz, o co chodzi w łasce? Się tobie to należy. I teraz trzeba to, co zrobić, wyegzekwować. W praktyce wyrwać diabłu z gardła. Nie wymodlić u Boga. To już dawno wymodlone. Wiesz, kiedy to zostało wymodlone? 2000 lat temu. Przez naszego głównego wstawiennika. Od 15 do 17 rozdziału Ewangelii Jana masz w ogóle całą sprawę załatwioną, tak? On już wymodlił, on załatwił. Nie trzeba wymodlić. Trzeba wyrwać diabła z gardła. Bo to jest bandyta, złodziej. Rozumiesz? Więc to za mało, że my wiemy, że jesteśmy błogosławieni. To za mało. To za mało, że my wiemy, że Chrystus stał się Bogiem, abyśmy bogactwem Jego byli ubogatnieni. To jest za mało. To wiedzieć. To za mało. To za mało wiedzieć, że jest się zaakceptowanym przez Boga. To za mało. Rozumiecie? Trzeba, żeby każde nasze uczucie, tak, odczuwało akceptację. Rozumiesz? Żeby ono było uśmiechnięte jak ta buźka. Każde nasze w ogóle uczucie, uśmiechnięte jak buźka. Bo to za mało wiedzieć, że Bóg nas zaakceptował. Halleluja, Bóg nas zaakceptował. Więc rozumiecie, trzeba przekuwać te rzeczy. I dlatego takie warsztaty. To może ktoś powie, ale to ja tutaj będę miał tylko społeczność z Bogiem, będzie wszystko dobrze. Nieprawda. 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 W społeczności z Bogiem, jeżeli nie ma odblokowanego umysłu, to człowiek będzie przyjmował od Boga tylko i wyłącznie tyle, ile umysł będzie mu pozwalał. Rozumiecie? Taka jest prawda. Nie więcej, ani grama. I możemy mieć cudowną społeczność z Panem Bogiem. Rozumiecie? Ale to nic nie da po prostu. Skorzystajmy z tych warsztatów. Potem kolejny znowu ja będę prowadził. Będziemy sobie tak jakby szli do przodu w tym. Musimy uczyć się, jak
realnie korzystać z tego, co się stało na Krzyżu Golgoty. Amen.